Cześć, jestem Bartik z kanału Strefa Strachu Bartiksa. Dzisiaj pokażę Wam więcej interesujących zaginionych treści. Zaczynamy. Września 2019 roku pewien użytkownik Reddita opublikował post, w którym napisał, że pamięta on krótkometrażowy film o rzeźniku produkcji Nickelodeon. Internauci załapali, o czym mowa. Był to film The Butcher. Jego mrocznym sekretem jest to, że do jego nakręcenia użyto prawdziwych zwierzęcych kości. Samo Nickelodeon starało się uciszyć temat, jednak to się nie powiodło i ludzie zaczęli szukać filmu. Niestety jest on jednak zaginiony. Sam Butcher był filmem kukiełkowym, w którym owe szczątki służyły za marionetki. Niespodziewanie użytkownik Reddita o nicku DeadUser00 opublikował stwierdzenie, że filmem The Butcher może być tak naprawdę film Butcher's Hook autorstwa Simona Pamela. Może mieć rację, bo tytuł The Butcher to tak naprawdę nieprawdziwy tytuł filmu. Zanim gra Minecraft osiągnęła ogromny sukces, Notch tworzył wersje testowe, by sprawdzać nowe mechaniki i tym podobne. Były one przez krótki czas w domenie publicznej. Jednak teraz to się zmieniło i najpewniej przepadły na dobre. W internecie nie ma nawet żadnych zrzutów ekranów z testowych gier. Tu nie ma co za dużo mówić. Podobno istniały taśmy z nagraniami misji Apollo 11. Jednak ludzie z NASA oświadczyli, że nagrania zaginęły na dobre. To nieoficjalny film, w którym, jak nazwa mówi, Batman walczył z Drakulą. Oryginalna taśma z filmem zaginęła, a sam film nie został nigdy zarchiwizowany. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z Wami żegnam, cześć.